Każdy wójt, burmistrz, prezydent, starosta i marszałek województwa podlega rocznej ocenie przez radnych, a samorządy mają obowiązek dokonać jej do końca czerwca. Procedura ta poprzedzona jest wieloma formalnościami, a o wynikach dowiadujemy się podczas sesji absolutoryjnej, którą wszyscy samorządowcy uznają za najważniejszą w całym roku. Tak też było w Rychwale. Albowiem podsumowaliśmy działalność burmistrza za rok 2022. Wszyscy z jednej strony to przeżywamy, bo oczywiście nigdy nie wiemy, czy jesteśmy w stanie wszystkich zadowolić. Wiemy, że rada to są radni, a radni mają swoje rejony i też każdy by chciał, żeby tylko w jego rejonie wydarzyło się to, co najważniejsze. Natomiast ja z pozycji całej gminy muszę widzieć, że mamy określoną liczbę środków i że te wydatki powinny być racjonalne. Zanim radni dokonali oceny i wyrazili swoje stanowisko w głosowaniu, burmistrz przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok. Uzyskał też pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej, a sam Stefan Dziamara podkreślał dobre relacje między organami uchwałodawczym i wykonawczym. Jak się okazuje, w gminie Rychwał potrafimy ze sobą rozmawiać. A owocuje to tym, że podczas głosowania w tej najważniejszej w samorządach sprawie w Rychwale ponownie nie było niespodzianek. Radni jednogłośnie w głosowaniu udzielili burmistrzowi absolutorium, co znaczy, że kierunek jego działania, realizacja tych wszystkich celów, które zostały założone przez burmistrza, przez Radę Miejską Rychwała, została zrealizowana oczywiście na miarę możliwości. Z tego się bardzo cieszymy. Po raz kolejny udzielone absolutorium jednogłośnie mówi o tym, że po prostu te rozmowy są konstruktywne, że potrafimy się sprzeczać, ale właśnie na komisjach. Natomiast jak już znajdziemy konsensus, to on jest do końca pilotowany. Dzisiaj Rada to jakże zauważyła. Podniosłości takiej sesji dodają licznie zgromadzeni goście, wśród których są przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, organizacji pozarządowych, służb i inne zaproszone osoby. Po raz kolejny widzę wiele osób, które na tej sali są. Jeśli dzisiaj są przedstawiciele poszczególnych placówek oświatowych, są stowarzyszenia, są koła, są druhowie strażacy, jest orkiestra, a więc szerokie spektrum całej społeczności naszej gminy, to oni tu przyszli faktycznie dlatego, że jakby akceptują politykę, która jest prowadzona właśnie przez samorząd Rychwała. I dlatego jestem dzisiaj dumny, powiem to wprost, bo to jest miłe, że z jednej strony jednogłośnie udzielone absolutorium, a z drugiej strony to, że nie dzieje się to w pustej sali, tylko wśród radnych, ale że jednak mieszkańcy chcieli też wyrazić swoją wdzięczność. Również jednogłośnie radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania wobec przedstawionego przez niego raportu o stanie gminy. Choć w minionym roku nie brakowało problemów, o których burmistrz mówił podczas sesji. Nie jest łatwo zapewne funkcjonować dzisiaj, kiedy nie mamy pewnej stabilności. Dzisiaj mamy taką sytuację, że wiele rzeczy diametralnie się zmienia. To nie jest łatwy czas dla samorządu. I w tym trudnym czasie, żeby odnaleźć się, trzeba wielokrotnie podejmować dość ryzykowne decyzje, bo dzisiaj ten, kto stoi w miejscu, ten się cofa, a więc staraliśmy się znaleźć optymalne rozwiązanie. I ta sztuka w Rychwale się udała, a przy tym gmina zrealizowała zaplanowane inwestycje, także z wykorzystaniem pozyskanych dotacji zewnętrznych. Dlatego burmistrz po głosowaniach otrzymał liczne gratulacje od zgromadzonych na sesji radnych i gości.